się spotykamy ze względu na interwencję, którą też dzisiaj podjąłem u pani kurator Barbary Nowak. A interwencja dotyczyła czegoś, co można by było nazwać tak oględnie pewnego rodzaju układem kuratorskim, który wykształcił się tutaj u nas w Małopolsce, a jest związany z postępowaniami dyscyplinarnymi wobec nauczycieli. Genezą tego problemu jest przede wszystkim porozumienie, które zawarła pani kurator z wojewodą i który scedował kompetencje wojewody na rzecz pani kurator, która obecnie wyznacza rzecznika dyscypliny, powołuje skład komisji i równocześnie wszczyna postępowania dyscyplinarne wobec nauczycieli. W związku z tym całość procesu jest w kuratorium, tak jakbyśmy mieli sąd, prokuratorę w jednym. Co więcej, na to nakłada się również rozporządzenie z 2016 roku, które precyzuje stawki, które komisje, rzecznicy dyscypliny oraz przewodniczący tych komisji dostają. I teraz oddam głos pani dyrektor, która opowie o swoim przypadku, o tej patologii, w jaki sposób jej postępowania są prowadzone, a później przedstawię państwu trochę liczb z tego, jakie są możliwe przyczyny tego, że ten proces tak właśnie w Małopolsce wygląda. Oddaję głos pani dyrektor. Dziękuję. Proszę państwa, ja mam taką serdeczną prośbę. Zanim skomentujecie jakiekolwiek moje słowo, proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chciałbyś, aby twoje dziecko było uczone przez zastraszanego, upokarzanego nauczyciela. Mój przykład jest przykładem, jak bardzo niebezpieczna i poważna jest sytuacja w Krakowie i w małopolskiej oświacie. Moje nazwisko Urszula Mroczek-Gula, jestem nauczycielem chemii i pełnię funkcję dyrektora szkoły. Dodatkowo ukończyłam studia w Warszawie dotyczące nowoczesnego zarządzania, aby jak najlepiej prowadzić szkołę. Zostałam wyróżniona tytułem nauczyciel roku z drugą lokatą w Małopolsce. Zorganizowałam dla kilkunastu szkół w Krakowie akcję Stop Hejtowi. W szkole pracują wspaniali ludzie, wspaniała młodzież i o szkole mówią moja szkoła. 14 października 2018 roku zmarł uczeń w internacie szkoły. Wychowawca obchodzący pokoje na dyżurze zastał nieprzytomnego chłopca. Udzielił mu natychmiast pierwszej pomocy. Udzielali mu również koledzy z internatu, ponieważ wszyscy pracownicy i uczniowie mojej szkoły są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczeń zmarł. Dla nas wszystkich był to szok. Pamiętam Bogdana z lekcji chemii. Jak było nas 40 nauczycieli w szkole, nikt nie spotkał się z takim zdarzeniem. Musieliśmy temu teraz sprostać. Powołałam zespół do spraw sytuacji kryzysowej i zwróciłam się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Urząd Miasta Krakowa przydzielił nam psychologów. Kuratorium nie udzieliło żadnej pomocy, a mnie stworzyło piekło przez ostatnie 3 lata. Mam 2 postępowania dyscyplinarne z wnioskami o wymierzenie mi najwyższych kar, zakazu wykonywania zawodu, dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. Zostałam zawieszona w obowiązkach nauczyciela i dyrektora szkoły. Wszystko to z działań wyłącznie pracowników kuratorium. Żaden uczeń, nauczyciel, rodzic nie zgłaszał żadnych uwag o pracy szkoły. Przez ponad rok byłam trzymana pod presją zakazu wykonywania zawodu, który wykonuję od 25 lat nienagannie
i zawsze z wyróżniającą oceną pracy i zawsze z poświęceniem dla młodzieży. Proszę Państwa, jakie dalsze losy? Po odwołaniu się do Ministerstwa Edukacji Narodowej zostałam przywrócona do pracy. To ja pytam, na jakiej podstawie wyrzucono mnie z dnia na dzień z zakazem wstępu do szkoły? Z działań małopolskich pracowników kuratorium. Postępowanie dyscyplinarne, pod którego presją trzymano mnie przez rok, zakaz wykonywania zawodu, zostało rozpatrzone przez ministerstwo z końcowym wnioskiem, że postępowanie nie powinno być w ogóle wszczęte. Proszę Państwa, to jest mój życiowy dramat. To jest zdarzenie, którego nikomu nie życzę, ale to się dzieje naprawdę. Nie jestem jedynym nauczycielem w Małopolsce, który ma postępowanie wszczęte, jest zawieszany, a następnie kończy się jego postępowanie tym, że ma wrócić z powrotem do pracy. My mamy złamane kręgosłupy. Czy chcecie, aby tacy nauczyciele, tak zastraszeni, uczyli wasze dzieci? Proszę Państwa, te działania pracowników dodatkowo powodują, że nauczyciel musi płacić za prawnika, bo musi się bronić. Musi z pensji nauczycielskiej dodatkowo płacić, pytam, w imię czego? W jednym z oskarżeń nazwano mnie patologią do eliminacji ze szkoły. I to mówi urzędnik państwowy. I jak później zwraca uwagę ministerstwo, nie podając żadnego w tym względzie uzasadnienia, dowodu czy dokumentu. Małopolska kurator, nie będąc rzecznikiem, wydaje na oficjalnych dokumentach podpisanych rzecznik dyscyplinarny, sygnowany, decyzję. To jest bezprawie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Proszę Państwa, jestem przykładem, gdzie pracownik kuratorium, rzecznik dyscyplinarny 11 września wyznacza mi termin składania zeznań na 12 września, czyli na następny dzień, wysyłając zawiadomienie pocztą z pełną świadomością, że to zawiadomienie do mnie nie dotrze. I już 13 września odbywa się komisja dyscyplinarna, która złożona jest z trzech podległych, trzykrotnie pani kurator dyrektorów szkół i wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec mojej osoby. Zanim odebrałam z poczty zawiadomienie o możliwości składania zeznań, byłam już zawieszona w obowiązkach. Państwo sobie wyobraźcie moje życie i życie mojej rodziny. Mnie odebrano zdrowie i spokój mojego domu. I jest to bezkarne, ale jest to też bezwzględne. Ja w dniu dzisiejszym rozmawiałam, miałam spotkanie z panem wicewojewodą Ryszardem Pagaczem. W mojej ocenie to mądry, spokojny człowiek. I jeśli mogę zwrócić się za Państwa pośrednictwem do pana wojewody, powiem panie wojewody, do odwagi w podejmowaniu decyzji przy rozstrzyganiu, jak bardzo niebezpieczną jest sytuacja w krakowskiej edukacji. Proszę zakończyć tą niebezpieczną zabawę człowiekiem. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. To jest oczywiście jeden z przykładów, jedna konkretna historia konkretnej dyrektorki, która jest łamana od lat systemem. Natomiast chcielibyśmy o tym systemie też opowiedzieć, bo wydaje się, że to nie jest jeden przypadek. Zresztą znamy z historii różne sytuacje jeszcze sprzed paru lat, gdzie dyrektorzy placówek, którzy pani kurator się nie podobali, nie dostawali gorsze noty, nie dostawali poparcia, byli odwoływani ze stanowisk. Natomiast tutaj konkretnie, jeżeli chodzi o ten system dyscyplinujący, to jeszcze raz powtórzę. Pani kurator wyznacza zarówno rzeczników dyscypliny, jak i komisje, które później orzekają, jak i przewodniczących tych komisji oraz wszczyna postępowania wyjaśniające, a później dyscyplinujące. Pani kurator dzisiaj mi powiedziała, że ona przecież nie ma żadnego wpływu na to, jak ci ludzie orzekają, bo oni są autorytetami moralnymi i że ona ich w ogóle nie zna.
Natomiast, no cóż, to do Państwa oceny, czy tak jest faktycznie. Odkąd rządzi PiS i odkąd pojawiło się to rozporządzenie, o którym wcześniej mówiłem, z 2016 roku, Szanowni Państwo, wzrosły gigantycznie kwoty wydawane na zarówno średnie miesięczne kwoty na rzeczników dyscypliny, przewodniczących komisji, jak i składy sędziowskie. Zaraz pokażemy po kolei te statystyki. Natomiast to trzeba powiedzieć, w tym rozporządzeniu jest również taki zapis, który uzależnia jako jeden z czynników wypłaty wynagrodzenia dla rzeczników i dla komisji, podaje to, jaka kara jest potencjalnie zasądzona. Czyli to tak jakby premiować policjantów za to, z jaką brutalnością przepędzą konkretny strajk kobiet. No, wydaje się, że to patologiczny system, nie powinno się od kary czy też skali brutalności wynagradzać tych urzędników. Natomiast tak ten system jest skonstruowany, że to jest jedna z przesłanek. Pokażmy teraz po pierwsze, jak wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych przez ostatnie lata. No tutaj gdzieś było to rozporządzenie. Jak wzrosły kwoty, to są wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych. I wynagrodzenia rzeczników dyscyplinarnych. Widać, że po tym rozporządzeniu te kwoty absolutnie wzrosły. Powiem Państwu więcej. 2-3-krotnie wzrosła od 2014 do 2018, bo wtedy był szczyt. 2-3-krotnie liczba postępowań dyscyplinarnych w całym kraju. Wtedy ich było 238. Natomiast o 5-6-krotnie wzrosły średnie miesięczne kwoty wydatkowane na składy komisji. Czyli z jednej strony wzrasta liczba postępowań, a z drugiej strony kwoty, które między innymi mogą wzrastać z tego tytułu, że te kary postulowane są wyższe. Co więcej, dzisiaj podczas interwencji u pani kurator przyznała, że co prawda nie jest w stanie udzielić w tej chwili precyzyjnych danych, ale wystąpiliśmy o nie i dostaniemy je niebawem, bo obiecała, to jednak jest w stanie określić, że mniej więcej w Małopolsce tych postępowań toczy się rocznie 50-60. Szanowni Państwo, w 2020 roku w całej Polsce było 120 postępowań. Z tego według słów pani kurator 50-60 w Małopolsce. Czyli, jeżeli oczywiście się nie pomyliła, to jest 50% postępowań dyscyplinarnych z całej Polski. Co się nasuwa? Czy my tutaj w Małopolsce mamy niższy poziom etyczny, moralny nauczycieli? Niższą ich jakość? Chyba nie. Chyba jest tak jak w całym kraju. W związku z tym ten patologiczny układ kuratorski, w którym pani kurator sama wszczyna te postępowania, sama powołuje komisję rzeczników, następnie sama zasądza te komisje i ci rzecznicy i ci przewodniczący sami zasądzają, czy próbują zasądzić najwyższe kary, które później są przez komisję przy ministrze edukacji anulowane, no ale pieniądze zostają wypłacane. W związku z tym mamy parę spraw i pomysłów, jak tą sprawę dalej prowadzić i o tym przypowie Maciej Łaza, przewodniczący Młodych Demokratów. Szanowni Państwo, przez sprawę pani dyrektor udało nam się wykryć ten patologiczny system, który funkcjonuje dzięki temu rozporządzeniu ministra edukacji z 2016 roku. Niestety przez to, że wojewoda małopolski przekazał te uprawnienia do prowadzenia wszystkich spraw dyscyplinarnych w ręce właśnie pani kurator, w Małopolsce powstał taki bardzo patologiczny system. Nie wiemy, czy on funkcjonuje też w innych województwach. I na tym z tym się po prostu nie zgadzamy. Szkoły, w których nauczyciele są zastraszani, w których uczniowie nie mają wolności wyrażania swoich poglądów, nie mogą być po prostu sobą, realizować się, rozwijać, to są szkoły, które nie są w ogóle nam do niczego potrzebne. Dlatego podejmiemy szereg działań, żeby zmienić tę sytuację prawną. Pierwszym działaniem, które już za chwilkę będziemy realizować, pójdziemy z panem posłem do wojewody, gdzie złożymy wniosek o wszczęcie kontroli nadzorczej nad kuratorium oświaty oraz złożymy wniosek o to, by pan wojewoda wycofał to rozporządzenie, tę umowę, porozumienie, które przenosi kompetencje na panią kurator, gdyż taki system po prostu jest z gruntu rzeczy wadliwy i nie może efektywnie funkcjonować. Naszym kolejnym krokiem będzie wystąpienie do ministra edukacji, gdzie będziemy wnioskować o to, by zmienić to rozporządzenie, które uzależnia wysokość wynagrodzenia członków komisji dyscyplinarnej od tego, jak wysoką karę orzekną wobec swojej ofiary, nazwijmy to wprost. Co więcej, apelujemy o to, aby nauczyciele
kadra pedagogiczna oraz uczniowie, którzy mają negatywne doświadczenia w swoim funkcjonowaniu w szkołach z panią kurator Nowak, zgłaszały się do naszego, do biura poselskiego posła Miszalskiego, zgłaszały te sprawy, nie bały się o nich mówić, bo jeżeli chcemy zmienić ten system, to potrzebujemy przede wszystkim naszej odwagi, by walczyć o tę zmianę. I co więcej, chciałbym jako przewodniczący Młodych Demokratów Małopolska poinformować, że rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod petycją do ministra edukacji narodowej, do ministra edukacji i oświaty, w której to petycji będziemy wnioskować o to, by pan minister odwołał kurator Nowak, gdyż uważamy, że nie jest to osoba, która powinna kierować, nadzorować edukację w Małopolsce.